Cześć, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej synajowej lekty. Dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach, w innym miejscu, bo jak widzicie, jesteśmy w synajowym biurze, no bo zbliżają się święta, więc do domu trzeba przyjechać. Przyjechałem więc z Krakowa do Tarnowa, no i nagrywamy w biurze. No i jak chodzi o dzisiejszy temat, to zajmiemy się bajkami, a czy twórczością Ignacego Krasickiego. O Krasickim powiedzieliśmy sobie już co nieco ostatnim razem. Dzisiaj więc zajmiemy się jego twórczością i konkretnie skupimy się na jego dwóch utworach. Będzie to Monachomachia oraz Hymn do miłości ojczyzny. Jeżeli chodzi o Monachomachię, to pełny tytuł brzmi Monachomachia, czyli Wojna Mnichów. No i został wydany w roku 1778 w Lipsku i Lwowie bez nazwiska autora. Było to związane z tym, że jak wiemy, Krasicki sam w sobie był biskupem, czyli no, jeżeli w Monachomachii jest krytykowany kler, jest krytykowane duchowieństwo tamtych czasów, to jak wiemy, no, Krasicki sam był biskupem, nie mógł, można powiedzieć, że do swojego własnego gniazda robić, nie mógł na swoich własnych pobratymców narzekać. W związku z tym hejtem, tym upominaniem Krasickiego, kilka lat później została wydana Antymonachomachia, która dla no, takiego przeciętnego czytelnika, dla osoby, która tak czyta od A do Z i nie zwraca uwagi, co czyta, będzie zaprzeczeniem tez Monachomachii, dla wnikliwego czytelnika jest jedynie jej potwierdzeniem. Epoka to oczywiście oświecenie, natomiast gatunek to poemat heroikomiczny. No i czym ten poemat heroikomiczny jest? Jest to połączenie takiego eposu o bohaterach, na zasadzie greckiej Iliady czy też Odysei, ale właśnie ma taki element komiczny. No i właśnie chodzi o to, że po prostu przez ten kontrast połączenia komizmu oraz takiego eposu właśnie powstaje nam ten poemat heroikomiczny, który skupia się na wyśmianiu, na uszczegółowieniu jakichś takich cech, które są komiczne, irracjonalne, głupie, a czasami mają na celu zwrócić naszą uwagę na daną rzecz. No i jeżeli chodzi natomiast już o treść, to zanim do niej przejdziemy, warto sobie przypomnieć, kto tutaj występuje. Występują tutaj zakony, głównie są to dominikanie i karmelici, ale pojawiają się także franciszkanie, bonifratrzy oraz jezuici. Czas i miejsce akcji są to czasy współczesne Krasickiemu. Prawdopodobnie jest to miasto Przemyśl, chociaż nie jest ono wymienione z imienia, z nazwiska, z nazwy. Natomiast jeżeli chodzi już o samą treść, no to mamy do czynienia tutaj z takim opisaniem pseudo-doniosłego sporu pomiędzy dwoma zakonami kontemplacyjnymi, pomiędzy dominikanami a karmelitami. No i te dwa zakony wbrew pozorom nie wiodą takiego prawidłowego życia, a pomiędzy nimi dochodzi już sporu, który jest podlany właśnie przez Eneidę, czyli boginie niezgody. No i właśnie do karmelitów udają się dominikanie, jest to ojciec Hyacynt i ojciec Gaudenty, którzy wyzywają swoich pobratymców na wielką bitwę, wielką wojnę. No i początkowo karmelici stwierdzają, że kurczę, no teologicznie tak nie za bardzo, ale może byśmy tak zrobili właśnie spór o picie piwa. No ale okazuje się, że karmelici szybko dochodzą do wniosku, że no w piciu to oni są dobrzy, ale te hartowane łby dominikanów to oni nic nie poradzą i szybko przegrają. No i dochodzi do tego, że będzie to spór scholastyczny o teologicznym podłożu, o bardzo sztywnych zasadach, rodem ze średniowiecznej scholastyki, w którym trzeba będzie właśnie na teologiczne rozprawy i dogmaty się są kłócić i porozumiewać, nie wychodząc poza jakieś utarte schematy i utarte myślenie. No ale koniec końców, oprócz dominikanów i karmelitów właśnie zjawiają się pozostałe zakony, które już sobie wymieniliśmy, czyli franciszkanów, jezuitów i bonifratrów. No ale ten spór teologiczno-filozoficzny szybko kończy się na regularnej bijatyce. W powietrzu latają książki, latają kufle z piwem, latają wszystkie rozmaite rzeczy, które tylko są. Dochodzi do regularnej bójki i bijatyki. Dominikanie naparzają się z franciszkanami, franciszkanie z jezuitami, bonifratrzy z jeszcze innymi rodzajami zakonów. I tak to cały czas nam powoli trwa, aż w końcu w pewnym momencie jeden z mnichów z takim pieczołowitym wręcz nabożeństwem wnosi na salę taki wielki kielich napełniony jakimś napojem. No ale okazuje się, że w tym
w tym kielichu nie jest Najświętszy Sakrament, co można by się domyślić po tym, jaka tutaj jest piecza, jaka takie zaangażowanie w to, żeby tą bójkę powstrzymać, a jest nic innego jak alkohol, który tak naprawdę kończy bójkę zakonników na regularnej, z regularnej bijatyki w wielką popijawę. No i co możemy przede wszystkim wynieść z Monachomachii? Na pewno trzeba zapamiętać fakt, że Krasicki jest biskupem i ta Monachomachia, ten utwór nie ma na zasadzie, nie ma na celu krytykować duchowieństwa jako całości, kościoła jako całości, a ma jedynie skrytykować ciemnogród, zacofanie, brak myślenia, brak rozwoju, który panuje w ówczesnych zakonach karmelickich, franciszkańskich czy też dominikańskich, nie tylko w Polsce, ale ogólnie w Europie, ponieważ w XVIII, XIX wieku te właśnie zakony były tak naprawdę miejscem, gniazdem największego zacofania jakiegoś takiego myślowego. No i właśnie na to zwraca uwagę Krasicki, że ci zakonnicy nie mogą być takimi głupcami, tumanami, tłumokami, ale muszą myśleć. Muszą pamiętać o teologii, o dogmatach, o rozważaniach, o myśleniu, o wierze i o tym, do czego zostali powołani. Czyli jeżeli franciszkanie są powołani do bycia ubogimi, pomagania w tym, to mają sobie być, a nie mają gromadzić złoto, gromadzić diamenty, kosztowności, ziemi, w ogóle wszystko, co się tylko da. I właśnie o tym jest Monachomachia. I możemy ją sobie w tym momencie porównać do takie trochę krytyki, powiedzmy, kościoła współczesnego, ale nie w całości, prawda? Tylko wybranych elementów, wybranych fragmentów, takich jak, nie wiem, jak no, przykładowo, że w tym momencie przykład pedofili w kościele, prawda? I o tym w tym momencie pisał pewnie Krasicki. Drugim utworem Ignacego Krasickiego, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie Hymn do miłości ojczyzny. Został on wydany w roku 1774. Jest to również oświecenie, jednak to jest hymn. A czas i miejsce akcji to są czasy współczesne. Jest to związane przede wszystkim z tym, że widać tutaj taką nabożność, takie zainteresowanie, zaangażowanie się w sprawy ojczyzny. Dlaczego? Ponieważ przede wszystkim w tym okresie mamy do czynienia już z, na pewno z pierwszym rozbiorem Polski oraz z nieudanymi i wręcz kompromitującymi nasz kraj konfederacjami, które były zawiązane podobno po to, żeby uniknąć tych rozbiorów, tak naprawdę tylko do nich doprowadziły. Tymczasem właśnie hymn do miłości ojczyzny wbrew pozorom nie jest o ojczyźnie, bo on nie jest skierowany do ojczyzny i podmiot liryczny do ojczyzny się nie zwraca, on zwraca się do tej miłości, do miłości, która jest do ojczyzny. Czyli właśnie ta miłość jest tym, do kogo zwraca się podmiot liryczny. No i właśnie widzimy tutaj, że ta miłość do ojczyzny jest chwalebna, jest wręcz chlubą, jest czymś, co nie jest dla każdego, ponieważ według Krasickiego i według jego utworu tą miłość do ojczyzny nie mogą czuć wszyscy ludzie, nie wiem, ja, ty, nie wiem, Kowalski i Nowak, tylko osoby cnotliwe, osoby uczciwe, honorowe, o określonym wachlarzu cech i określonej osobowości. I właśnie te osoby są w stanie tak poświęcić dla tej ojczyzny. Z tego właśnie, z tej właśnie uwagi, z tego, że to jest już po pierwszych rozbiorach, uważa się również, że utwór Hymn do miłości ojczyzny Krasickiego jest tak naprawdę pierwszym z utworów, który jest przykładem utworu o miłości do utraty, którą się utraciło, do ojczyzny, którą się utraciło. O takiej miłości do kraju, którego już nie ma, który zniknął. I jest to zapowiedź tego, co będzie działo się w romantyzmie między Mickiewiczem a Słowackim. No i to było tyle, jeśli chodzi o Krasickiego i jego utwory, bo na bajkach bym się nie skupiał w tym momencie, a jedynie właśnie na Hymnie do miłości i Monachomachii. No i z mojej strony byłoby to wszystko. Życzę wam wesołych, takich pełnych nadziei, zmartwychwstania, takiego po prostu pełnej radości w sobie świąt wielkanocnych, które są dopiero przed wami, no bo jutro Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielkanoc dopiero przed nami. Na ją właśnie oczekujemy, oczekujemy na to, że będzie trochę lepiej w przyszłości, że ta przyszłość będzie lepsza, a oprócz tego pamiętajcie, bądźcie zdrowi, dużo się uśmiechajcie, no i zachowujcie jednak dystans. I z mojej strony było to wszystko, ja wam serdecznie jeszcze raz życzę wesołych świąt i tyle, cześć, za tydzień.